Witajcie towarzysze w waszej ulubionej serii na tym kanale. Dzisiaj chciałbym się zająć rozbudową nowej huty, czyli tak naprawdę nową hutą, ponieważ potrzebujemy jeszcze sporo tych pracowników tutaj w hucie stali, dalej w tej kopalni węgla też by mi się ich troszkę przydało. Co zrobiłem poza odcinkiem? Takie drobiazgi, których tak naprawdę nie warto pokazywać. Czyli na przykład w końcu mi się udało zrobić, żebyśmy przewieźli te wagoniki. Po prostu tam była potrzebna inna otwarta skrzynia. Na tamtą z jakiegoś powodu to się nie chciało ładować. Też coś sobie poprawiłem z semaforami, żeby to lepiej działało. Co jeszcze? W stolicy tutaj mamy takie utrzymanie infrastruktury. Z powrotem oddałem te pługi śnieżne i też dodałem jeden autobus na tę linię pasażerską, ponieważ troszeczkę tych robotników tutaj czekało. Też powymieniałem sobie trochę takich pojazdów, które zgłaszają problemy, ale widzę, że jeszcze jakieś się tutaj pojawiają. No dobra, to jakoś na bieżąco będziemy sobie naprawiali. A zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze krótka informacja na temat sponsora. A sponsorem jest Eneba, czyli stronka, na której możecie kupić gry taniej niż w innych miejscach. Znajdziecie tutaj klucze na Steam, na PlayStation, na Xboxa, do tego macie karty podarunkowe, wirtualne waluty do takich gier jak FIFA, Fortnite oraz wiele, wiele więcej. Tutaj na górze macie taką zakładkę tanie gry i możecie przeglądać, czy znajdziecie tutaj waszą wymarzoną gierkę w niższej cenie. Oczywiście znajdziecie tutaj sowietki, tutaj jest niby cena 85,17, ale wystarczy zobaczyć tutaj niżej na najniższą cenę i tę grę dostaniecie za 73,62. Oczywiście sprzedawcy są weryfikowani, także Eneba sprawdza, czy te klucze pochodzą z legalnego źródła. Też aktualnie trwa promocja, że jak kupicie dwa klucze i wydacie 18 zł, to dostaniecie jeszcze tajemniczy prezent od Eneby. No i z tego co tutaj widzę, to można dostać nawet kartę podarunkową na Enebę o wartości 100 euro. Jeśli zdecydujecie się na zakupy na tej stronce, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli wcześniej klikniecie w mój link, który znajdziecie w przypiętym komentarzu. A teraz wracajmy już do odcinka. Przejdźmy teraz do tej rozbudowy. Ja bym zaczął może od postawienia jakiejś szkoły. Potrzebujemy serio dużej szkoły, żeby potem nie było problemów, że te dzieci mi się tutaj nie mieszczą. Czyli co, taka o pojemności 540. Ją bym postawił gdzieś tu właśnie tak w centrum tego osiedla, tak żeby było blisko z tego przystanku, w razie czego ci, którzy będą tutaj mieszkali gdzieś dalej, to sobie jakoś podjadą. Także stawiamy to w tym miejscu. Dalej, żeby tym było łatwiej podejść, to jeszcze fajnie byłoby tu porobić jakieś chodniki. Także coś takiego tutaj za szkołą. Dalej, spróbujmy przejechać może z czymś takim, jakoś tutaj równolegle do tych budynków. Mniej więcej takie, tylko zobaczmy, czy to mi się teraz uda połączyć. Okej, na szczęście się uda, ta szkoła tutaj nie koliduje. Szkołę oczywiście podłączamy, ten dworzec też. Czy robimy wszystkie połączenia? A niech wam będzie. Tu możemy sobie jeszcze tak podjechać i to też połączymy. Do tego przejście na przykład jakoś obok tego budynku. Tutaj delikatnie skręcamy, no i robimy kolejne wyjście. Tu coś jeszcze, proszę bardzo. Dalej, w tym miejscu, na przykład takie większe skrzyżowanie. Obok takiej wielkiej szkoły chciałbym też mieć wielkie przedszkole. 270 dzieci. No i taki budynek postawiłbym jakoś w tym miejscu. Tylko zobaczmy od razu, czy ja tu się zmieszczę na przykład z jakimś przejściem pomiędzy tymi budynkami. Tutaj nie za bardzo, dalej tędy. Okej, to się na szczęście uda. Więc z czymś takim idziemy jeszcze jakoś do tego punktu dalej. Te wszystkie wejścia sobie oczywiście łączymy tutaj też. No i żebym potem nie zapomniał, to oczywiście pod przedszkolem, pod szkołą trzeba by postawić może jakiś pomnik. Może nie ta gwiazda, powiedzmy, że na przykład, a może być taki symbol z betonu. Czy to mi się jakoś tutaj zmieści? Oczywiście. Jak najbardziej to stawiamy. Co jeszcze? Tu jest trochę miejsca. Czy mi by się zmieściła na przykład jakaś fontanna? To już bardziej tak w celach dekoracyjnych. Tak, to się tutaj zmieści, pięknie. Taką fontannę możemy jeszcze podłączyć jakoś z tej strony. Możemy czy nie możemy? Okej, tutaj już takiej ścieżki nie zmieści. Jeszcze tak się zastanawiam nad taką dużą fontanną, na przykład za tą szkołą, za przedszkolem, gdzieś tutaj obok tego stadionu. To by mogło tutaj fajnie wyglądać. Spróbujmy to tak postawić i teraz musimy jeszcze kombinować, jakby tutaj z tymi wszystkimi ścieżkami przejść. Czy na przykład zmieścimy się tutaj? Okej. Dalej, to sobie podłączamy, to jakoś tutaj podłączamy, chociaż tak to mi się chyba nie uda. Jeszcze raz, zacznijmy stąd może w ogóle. No coś by niby tutaj wyszło, ale to mi się nie podoba. To trzeba wybudować kawałek dalej. Trochę to przeniosłem i zobaczmy teraz, okej, to się łączy, a teraz czy tutaj nie będzie podobnego problemu? No dobra, to już będzie wyglądało lepiej niż żeby robić jakąś taką pętlę. Teraz jeszcze jakoś z tego miejsca, no nie, tu jest niestety budynek.
A może bliżej tej fontanny też tu jest jakiś budynek, a jakoś pod takim kątem tu by się chyba trzeba tak przecisnąć, ale obawiam się, że tego tak nie zrobimy. No dobra, nie to nie, w takim razie inaczej. Wyjeżdżamy sobie stąd, przechodzimy z taką prostą ścieżką na przykład obok tego stadionu, to sobie podłączamy. Dalej, ten budynek do podłączenia, tutaj więcej takich wejść i chciałbym jeszcze mieć skrót tędy. To może na przykład pozbędziemy się tego podłączenia i teraz jakoś tutaj taka prosta ścieżka, czy to jest w ogóle proste? Jeszcze raz, zacznijmy może stamtąd, ale to i tak chyba będzie pod delikatnym kątem. Dobra, mniejsza z tym. To łączymy tam, to łączymy tutaj i jeszcze jedno takie podłączenie. Co tu mamy? To też by warto było podłączyć. Aha, bo to jest ten symbol z betonu. Czy on mi się podłączył, czy nie? No raczej nie. Dobra, musimy go wyburzyć i postawić kawałek dalej. Coś takiego i teraz się uda. A czy ja mogę jakoś teraz przyspieszyć te budowy? No, mamy tu wszędzie zaplanowane takie super drogi, więc z tym może być ciężko. Chociaż gdyby na przykład tutaj wyjechać sobie z taką tymczasową polną, dalej możemy też się połączyć jakoś z tej strony, tutaj zrobić takie skrzyżowanie. Najprawdopodobniej to później sobie zaasfaltujemy. Tutaj robimy wjazd do tego sklepu, no a tam dalej to teraz niestety tego nie poprawię. Ale co mogę poprawić, to przypisać teraz dwójeczkę na przykład tu gdzieś. W ogóle czekajcie, czekajcie, bo ja tę dwójeczkę powinienem powiększyć. W ogóle, o właśnie, jakiś remont sobie jeszcze poza odcinkiem przypisałem do tej kopalni. Ale teraz, przypisywanie biur do placów budowy, nie, tworzenie grup biur budowy. Tak, i dodajemy sobie to. I teraz możemy zaznaczyć tutaj budowy, czyli budujcie mi te drogi wszyscy. No po prostu tak możemy przejechać. Ok. I teraz oni mi stąd powinni zacząć wyjeżdżać. Tak? W ogóle z czym wy tutaj macie problem? Budynek jest bez zasilania, czyli nie będziecie mogli tankować oraz skład nie ma stali. To znaczy z tą stalą powinno być teraz lepiej, bo jeszcze przed odcinkiem sobie zatrzymałem ten pociąg. To znaczy tak go zatrzymałem, że on i tak musi się naładować do pełna. Może zrobimy to w takim razie w ten sposób. Jedź ty mi już do tego składu celnego. Po prostu sprzedaj to wszystko, a w ogóle musimy teraz robić, żebyś ty jechał, czy wystarczy go obrócić? Okej, obróciliśmy go i teraz już ta stal się będzie pojawiała tu. To może ja go nie będę puszczać, chociaż... Dobra, puszczę go, tylko muszę potem pamiętać, żeby go zatrzymać, żeby czasami nie zaczął nam tego znowu tu ładować. Zerknijmy szybko, na co ci nasi mieszkańcy narzekają, tak żeby ci nowi już tutaj potem na to nie narzekali. Śmierć dziecka, no dobra, ale tutaj dużo nie poradzę. Dom dziecka, więzienie, nie. 30 osób narzeka na brak leczenia w szpitalu. Dobra, także zróbmy tak, żeby ci na pewno nam nigdy na to nie narzekali. Tylko czy ja potrzebuję tutaj aż taki wielki ten szpital? 450 pasażerów? Wiecie co? Może nie. Taki szpital to sobie zostawimy już dla tego trzeciego miasta. Tu powinno być serio mnóstwo tych mieszkańców. A w Nowej Hucie to ja bym wybudował coś może troszeczkę mniejszego. Może na przykład coś takiego z moda, 180, ile to miejsca zajmuje, w sumie to jest gigantyczne. A na przykład taki na 150, no to jest już lepsze. No i taki budynek, to ja bym postawił tutaj kawałeczek dalej, no bo jednak w tych okolicach za bardzo bym mieszkańców już nie chciał mieć. Też zostawiamy sobie obok miejsce na jakieś helikoptery. Żebym nie zapomniał, to oczywiście musimy tutaj mieć jakiś komisariat. Może taki na 40 ekspertów, w ogóle chwilka, bo widziałem tam, że się coś pali, wcześniej też się coś paliło, ale czy coś się spaliło? Nie, pożar został ugaszony. Mamy tak naprawdę wydajną straż pożarną. Także powinno być dobrze. Żeby się zaraz nie okazało, że będzie komunikat. Budynek się zawalił. No zaraz zobaczymy. A teraz postawimy sobie taki komisariat. No i co? Jego możemy schować na przykład jakoś tutaj? No tak, te helikoptery w razie czego będą po tamtej stronie. No a tutaj to ja raczej bym już nie chciał budować żadnych mieszkań. Problem z zasilaniem, ale to się domyślam, że tam się po prostu jakaś podstacja paliła i chwilowo tego nie ma. Okej, podłączmy sobie jeszcze tę drogę, rozpoczynamy budowę. Ten szpital to wy też już będziecie mogli budować, bo on jest podłączony do takiej polnej drogi. Kolejną rzeczą, którą bym się chciał zająć na tym osiedlu, to będzie prąd. Tylko teraz taka bardzo ważna rzecz. Czy ja się będę podłączał do tego transformatora? Czy przeprowadzimy sobie na przykład wysokie napięcie jeszcze kawałek dalej? No i gdzieś na przykład tutaj postawimy kolejny transformator. No to tak naprawdę mógłby być dosyć dobry pomysł, bo w okolicach no to za bardzo nie mamy prądu. Kolejowe centrum dystrybucyjne nie ma prądu, biuro budowy nie ma prądu. Tutaj w ogóle widziałem też coś ciekawego. Ten skład materiałów sypkich jest praktycznie zapełniony tymi odpadami budowlanymi, a ci to nie mają
mają jak pracować, są tutaj pracownicy, ponieważ te napędy taśmociągów nie mają prądu. Więc tutaj moglibyśmy mieć wielki magazyn żwiru, który byśmy potem na przykład przewozili do tego nowego miasta. Także chyba warto jednak coś takiego tutaj zrobić. Postawmy to na przykład jakoś tak i na razie, w sumie czy na razie, tak naprawdę zawsze tu może być polna droga. Raczej jakiegoś dużego ruchu się tam nie spodziewam. Łączymy się tak. Zapraszamy do budowy dwójeczkę, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ musimy dać tutaj takie przewody, raczej podziemne. Tak będzie najwygodniej, czyli co, z tego miejsca idziemy tutaj, czy będę potrzebował jeszcze jakiś rozdzielacz? Wątpię. Jak będziemy chcieli iść gdzieś dalej, no to z tego miejsca. Także to mamy podłączone, rozpoczynamy, dwójkę zapraszamy i teraz przechodzimy do stawiania tych podstacji. No i pierwszą taką to ja bym w ogóle postawił może jakoś w tych okolicach, żeby zasilić te wszystkie budynki. Czyli na przykład coś takiego tu. Przy okazji oczywiście zasilamy też tamto. Dalej, można też zrobić coś tu i ja bym do niej podłączył na przykład te napowietrzne przewody, żeby ona miała większą maksymalną obciążalność. Zanim to jeszcze tutaj zrobię taką ścieżkę, żebym o tym potem nie zapomniał. Teraz weźmy sobie w takim razie takie przewody i tu jakoś spróbujemy przejść. Okej, to może być takie delikatnie krzywe. A co robimy z tym? Tak naprawdę tutaj też by mogły być takie przewody. Przejdźmy tu może jakoś od razu na drugą stronę, przyczepmy się do tej linii, dalej nad tymi torami i teraz łączymy się tu. Ale w głąb tego osiedla to raczej wolałbym z takimi przewodami nie wchodzić. No to co, kolejna taka podstacja może gdzieś tutaj przy tym skrzyżowaniu tych ścieżek i to nam tak naprawdę już dużą część tego osiedla zasila. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ fajnie by było coś postawić na przykład tutaj, przy tym dużym budynku. No i co, coś jeszcze? Możemy tak już bardziej przyszłościowo dać też coś tutaj na środku. Ścieżki już podłączyłem, więc teraz jeszcze podziemne przewody. Tak się w ogóle zastanawiam, wycinać takie fragmenty? No bo tak naprawdę to mogę wam po prostu powiedzieć, że zrobiłem takie przewody. Także możecie się wypowiedzieć w komentarzach, teraz wam to jeszcze pokażę jak robię. Dalej, przechodzimy sobie z takim. Tutaj możemy tak naprawdę jakoś się połączyć chyba do tego i dalej iść równolegle. Okej, coś takiego i łączymy się w takim razie tu, o ile to mi w ogóle pozwoli. Chyba, że ja wyłączę to przyciąganie, przejdziemy sobie jakoś tak i podłączymy się tak. No i zostało nam jeszcze coś takiego. Czy idziemy jakoś tak pod kątem? Może nie, spróbujmy iść równolegle do drogi, a skręcimy sobie dopiero gdzieś na końcu, czyli tak oraz tak. No dobrze, tylko żeby to wszystko budować, to ja będę serio potrzebował stali. W ogóle to sobie możemy zaznaczyć, tak? Więc takie moje teraz pytanie, czy ta stal już jest w jakiejś sensownej ilości? No nie, tu wszędzie jest zero, bo ja oczywiście zapomniałem sobie zatrzymać tego pociągu. Mówiłem, żeby go tam nie wysyłać. Dobra, zatrzymujemy go i wysyłamy na skład celny, ale go już nie włączamy. I teraz ta stal się tutaj będzie gromadziła. No a jeśli jej za chwileczkę nie będzie, to ja chyba ją po prostu zamówię z zagranicy. No nie, to jest serio bez sensu. Dopiero co wysłaliśmy taki pociąg, teraz będziemy to kupować. Nie. Czekamy, za chwileczkę powinno to tutaj być. Mało pracowników, zgadzam się, no ale cały czas coś próbuję tutaj zrobić, żeby było ich potem więcej. Co my tu jeszcze mamy? Taki zepsuty, no to już szybciutko jedziesz mi na ten skład celny i się wymieniasz. No a wracając do budowy, to mamy tutaj już policjantów, mamy szpital, więc jeszcze brakuje czego? Strażaków. Strażacy, ważny budynek. Co my tutaj sobie dzisiaj postawimy? To tak naprawdę nie musi być jakieś wielkie. O, coś na przykład w tym stylu, chociaż nie pasuje mi to, że tutaj jest tyle tych wyjazdów. Może bardziej taki budynek? No okej, niech będzie. I tutaj na tyłach też w takim razie zmieszczą się jakieś helikoptery. No a żebyście wy to mogli budować jeszcze szybciej, to może ja w końcu kupię tutaj jakieś dźwigi. Czy my tu mamy jeszcze miejsca? Ajajaj, tutaj są już 32 maszyny. Pytanie, czy aby na pewno wszystkie mi są tak bardzo potrzebne? W sumie rzadko się korzysta z tych zamkniętych skrzyni. Aha, bo my tu jeszcze mamy płody rolne. Okej, to trzeba odrzucić, bo tak to by chyba mi w ogóle nie zadziałało. Okej, także tego się pozbyliśmy i może ja na przykład te dwie skrzynie odstawię. Zaparkujmy je na przykład na razie gdzieś tu. No i zamiast nich idziemy tutaj na skład celny i zrobimy sobie zakupy. Chcemy dźwig wieżowy i zobaczmy, co my teraz tutaj mamy. 57, 65, 95 ładnie. No i to jest ten najwyższy poziom. Kupujemy dwa takie dźwigi wieżowe, a proszę mi pokazać, czy wy już wzięliście wszystkie te kabiny pasażerskie? Jeszcze nie wzięliście? Co tu się dzieje? Ty jesteś kim? Ty jedziesz do biura budowy z helikopterami. Nie. Co ja jeszcze tutaj zepsułem? Dalej tych kabin mamy 20, tak? A widziałem przed odcinkiem, jak on je ładował. Chyba, że ja tam mam jakieś czekaj aż załaduje. No właśnie. Czekaj aż załaduje i on po prostu tam pewnie stoi. A nie, teraz?
wyjechał. Chwila, chwila, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Tak naprawdę słabo widać. No i co? Jeździ z tymi kabinami i jedziesz do duża stacja kolei linowej. Nie dawajmy konkretnie, co ty masz wyładowywać. Po prostu wyładuj, bo mogło się tak okazać, że to było źle ustawione i przez to on nie mógł tego wyładowywać. W ogóle, którędy ty jedziesz? Jakoś tak troszeczkę naokoło, no ale tak musisz, bo przed odcinkiem też wyburzyłem sobie tę polną drogę, którą tutaj mieliśmy. Także już takiego skrótu nie mamy, najprawdopodobniej w przyszłości zrobimy sobie jeszcze jakiś wiadukt. No a teraz, żeby odebrać te dźwigi, to ja będę potrzebował jakiejś innej otwartej skrzyni. Ło, co tu się w ogóle dzieje? Jakie koreczki? Ile ludzi? Pięknie! Pięknie, pięknie, ale coś może by tu jeszcze trzeba ustawić. No nie, droga główna jest po prostu tam. Dalej, w tym miejscu możemy ustawić drogę główną. Później, tutaj jakiś taki drobiazg. Okej, tam to jest ustawione. No i jeszcze parę takich miejsc tu jest. Dobra, ale co ja teraz chciałem zrobić? Chciałem wziąć sobie jakąś zamkniętą, to znaczy otwartą skrzynię, ale jej chyba nigdzie tutaj nie będę miał. Raczej nie. Przed odcinkiem ja ją chyba przypisałem po prostu do tego naszego nowego biura budowy. Dobra, tylko jeszcze takie jedno bardzo ważne pytanie. Czy ty możesz w ogóle załadować taki dźwig? Tak, zgadza się. To jest ten dźwig poziomu 95. No to w takim razie ja ciebie poproszę tutaj do którejś zajezdni. Może być ta taka tymczasowa, jak najbliżej granicy. Okej, ona tutaj przyjechała, więc teraz robimy ci taką linię. Jedziesz z tego miejsca i dojeżdżasz tutaj. Tylko musimy tu ustawić, co ty masz ładować, żeby nie było tak, że ona nam załaduje te takie kabiny pasażerskie. Możemy tutaj wejść? Możemy. Dźwig wieżowy, po prostu wszystkie typy takich dźwigów możesz brać, nie czekaj i tutaj robisz wyładunek. Także ciebie możemy uruchomić. Okej, czekając na tamto, to spróbujemy jeszcze rozwiązać te koreczki, które się pojawiły tu wcześniej. Ponieważ tu mamy taką fajną drogą, którą oni by mogli jeździć. Coś takiego tutaj równoległego do tych torów, potem wjeżdżamy na taką plątaninę. To też trzeba tutaj jakoś posprzątać. Dobra, zrobiłem tutaj trochę miejsca. Teraz bierzemy taką drogę od razu z tym oświetleniem i na pewno ulepszamy sobie całe to tutaj. Co to w ogóle jest za ścieżka? To chyba było coś do budowy, ale teraz normalnie już ten tunel tutaj działa, tak, więc piesi sobie mogą przejść, budowy już nie robimy, więc tego się możemy pozbyć, nie chcemy, żeby ci ludzie przechodzili nam przez te tory. Dobra, dalej idziemy z tym asfaltem, czyli co, dojechaliśmy tutaj, dalej, jeszcze coś takiego, no i pytanie, co teraz robimy z tym dalej? Może wybuszmy jeszcze to, no i teraz jakoś by to trzeba połączyć, jeszcze cały czas pamiętając, że tutaj będziemy wchodzić na jakiś wiadukt. Może w takim razie wcześniej ja sobie postawię to wysypisko, które chciałem tutaj postawić. Ono miało być jakoś w tych okolicach. Tylko jak to teraz zrobić, bo jak postawię to tu, no to tak naprawdę przyblokujemy sobie wyjście do góry w tym miejscu. Wyjść do góry będziemy mogli kawałek dalej. No chyba, że ja to po prostu jakoś tak postawię, no ale nie, wtedy też się tu blokuje. Dobra, także to będzie trzeba zrobić po prostu jak najbliżej tutaj i może nawet pod jakimś takim kątem. Tylko w tym celu to ja tu będę musiał wyburzyć tę polną drogę, a po niej cały czas oni mi jeżdżą. Okej, udało mi się to wyburzyć, więc teraz szybciutko stawiamy sobie takie wysypisko z chwytakiem. Ono ma być jakoś pod takim kątem najlepiej. Coś takiego, tak. I co tu się teraz stało? To się tak delikatnie niby zasypało. Czy ja mogę to poprawić, jak teraz to wyburzę? No nie, to już po prostu tak zostaje. Ale to tak naprawdę nie przeszkadza, to jest tylko taki błąd graficzny. Dobra, także stawiamy z powrotem to wysypisko tutaj i teraz próbujemy zrobić ten wyjazd. Czyli co, jedziemy sobie tak prosto dalej, omijamy to wysypisko, je sobie podłączamy w ten sposób. Tylko jeszcze takie moje pytanie, czy tu się nie będą robiły korki, jak na przykład podjedzie kilka tych śmieciarek? Może inaczej. Trzeba by zrobić jakąś poczekalnię, czy to będzie takie proste? No, strasznie tu mało miejsca. Chyba, że z tym wyjedziemy. Jedziemy jakoś tak, podłączymy się gdzieś tu dalej, o, żeby te śmieciarki jakoś z tamtej strony podjeżdżały. A z tą drogą wyjedziemy sobie w takim razie jakoś tak. Dobra, możemy włączyć czas teraz, tory. No to z takimi torami ja bym przejechał jakoś tędy i podłączyłbym się może jakoś gdzieś za tym rozjazdem. Czyli jakoś tu, chociaż to mi chyba tak za pierwszym razem nie wyjdzie. Czy przejedziemy jakoś tak? Ja nie wiem, czy mi te semafory nie przeszkadzają, wybuszmy je. I teraz dopiero tutaj, okej, jakoś by się już dało wyjechać, ale jeszcze nie jakoś tak super. Coś takiego niby by wyszło, wtedy to łączymy z tym,
no i wątpię, żebyśmy tutaj mieli te 300 metrów. Z tym może być ciężko, chyba że ja tego nie będę tutaj na siłę wciskał, tylko po prostu podjedziemy sobie jakoś do tego toru, dalej równolegle, no i może iść taki kolejny tor i podłączymy się gdzieś tam dopiero kawałek dalej. Tak może będzie lepiej, później co, z tym jakoś? Tylko jak to robimy, w ten sposób, czy uciekamy jak najszybciej? Chyba tak będzie ładniej, okej, jakoś tutaj może damy radę potem podjechać z tym do góry. Na razie tak naprawdę więcej nie muszę planować. Mi bardziej chodziło o to, żeby te tory już tutaj były i żebym mógł zobaczyć, jak przeprowadzić tutaj coś górą. Czyli co, dałoby się jakoś stąd wyjechać? Czemu to mi jakoś tak dziwnie w ogóle przyciąga? Aha, bo to jest to przyciąganie pod F4. Okej, inaczej. Tutaj musimy wyjechać sobie chociaż na taki fragment i teraz dopiero stąd możemy jechać z czymś takim. Tutaj raczej będzie ciężko, to znaczy, okej, musimy wyjechać na 12 metrów. W tym miejscu niby by się dało na 9. No, nawet to jakoś wygląda, chociaż pytanie, jak tutaj będzie z tą trakcją. Najprawdopodobniej to mi będzie zahaczało. Okej, także może troszeczkę inaczej. Tutaj sobie tak zaczniemy wjeżdżać do góry. Dalej. Takie 9 metrów na przykład tu, no i teraz już powinniśmy być wyżej. Ale ja chyba tak naprawdę nawet nie mam teraz możliwości, jak to sprawdzić. Chociaż, no nie, to się da sprawdzić tylko w momencie, jak to budujemy, no i niestety zahaczamy. Czyli musimy podjechać troszeczkę wyżej. Spróbujmy na te 12 metrów, tylko też nie możemy iść za blisko tej kolejki, bo to jeszcze trzeba podłączyć. Może ja to w ogóle jakoś zacznę z drugiej strony, może tu będzie prościej. Czyli co, wyjeżdżamy sobie z taką drogą, to jeszcze może iść jakoś po ziemi, powiedzmy, że jakoś tak. Teraz bierzemy taki wiadukt i tu sobie możemy na spokojnie wyjechać na jakieś, no powiedzmy, może być te 13 metrów, tak? Czyli taki prosty podjazd do góry i teraz jak z czymś takim przejdziemy tu, no to już powinno być dobrze. O ile w ogóle przejdziemy. No okej, coś takiego się powinno udać. Tutaj idziemy teraz prosto. No i spróbujemy teraz jakoś wszystko połączyć. To burzymy i podjeżdżamy jakoś tak. No i miejmy nadzieję, że to się jakoś zmieści. No nie, bo tu jeszcze ten słup stoi na torach. To znaczy ja tu kawałek dalej i tak to źle wybudowałem. Ten wiadukt po prostu jest za nisko, ale może ja bym się starał po prostu z każdym kolejnym robić to lepiej. Spróbowałbym przejechać jeszcze jakoś tak i teraz może sobie tutaj zjedziemy do tej drogi. Czy to nie będzie jakieś strasznie strome? No nie. Nawet ładnie podjeżdżamy tutaj, no dobra, już tak delikatnie zahaczamy, ja bym tak to zostawił. Ale strome to jest w tym miejscu, bez sensu. Tyle tu mamy miejsca, możemy iść sobie łagodnie. Zaczynamy stąd, podjeżdżamy do tamtej drogi. No i teraz powinno być ciut lepiej. No i w takim razie teraz możemy wziąć jeszcze tę drogę z chodnikiem i jakoś kombinować z tym połączeniem. Czy to by się udało zrobić na przykład tu? No nie. Takie połączenie to musiałoby być w takim razie jakoś w tym miejscu i teraz łączymy jedno z drugim. Co mi tu przeszkadza? Możliwe, że tamten zbiornik. Dobra, przejedźmy tak. Dalej coś mi przeszkadza. Czyżby ta kolejka? Więc musimy najpierw przejechać tak, jak to tam zrobiłem i teraz dopiero tutaj jedno z drugim. Dalej to nie chce działać. Musimy przejechać jeszcze dalej i teraz na przykład połączyć się jakoś tak. Tu jeszcze była taka droga. Ja wam powiem tak, ja to sobie teraz wszystko wyburzę i spróbuję na spokojnie zrobić jeszcze raz ładniej. Zaraz wam pokażę, jak mi to wyszło, ale jeszcze kombinuję z podłączeniem się do tego słupa od tej kolejki i to niestety nie chce działać. A to zrobiłem tak, że tutaj taki dłuższy, prosty odcinek i dopiero potem łączymy się tam. A jeszcze w takim razie bym spróbował, no dobra, to się da połączyć, tylko skróćmy to sobie jakoś, o. A jeśli chodzi o to, to ja to zrobię tak, wyburzymy sobie ten fragment, teraz z taką drogą spróbuję przejechać, no dobra, gdzieś tam, byle gdzie. I teraz zobaczmy, czy to się jakoś tutaj zechce połączyć, no zechce, bardzo dobrze. No i teraz z taką polną drogą możemy sobie przejechać jeszcze na przykład jakoś tędy, tutaj pod spodem. Może, tylko to trzeba zrobić trochę wcześniej. Może zacznijmy w ogóle jakoś z tej strony. Tu może być taki polny przejazd. Dalej. Dobra, zrobimy tu po prostu zwykłe skrzyżowanie, czyli z tym kawałek dalej, to teraz tak, a tego się pozbywamy. Dobra, rozpocznijmy tutaj tę budowę. Te tory też możemy sobie rozpocząć i ja to na razie zostawiam, bo nie tym się miałem dzisiaj zajmować, no ale chciałem się przy okazji pozbyć tych korków. Chociaż może już skoro robię demolkę, to zróbmy ją jeszcze kawałeczek dalej, czyli na przykład jakiś taki
taki chodnik tutaj, w tym miejscu. Dobra, też zrobimy taki chodnik, a w takim razie do tego budynku to teraz sobie podjedziecie jakoś tak. No i jeszcze oczywiście ten silos trzeba by podłączyć. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Wybudował się taki budynek, super. Po pierwsze, czy jest tutaj zasięg do wody? Będzie zasięg, ale nie ma. Nie ma, ponieważ nie ma stali, no i tutaj cały czas czekamy na taką budowę. Ale czy ja nie mam czasami gdzieś w którymś utrzymaniu jakichś cystern? Bo one by to mogły załatwić. To znaczy zrobimy tak, weźmy chociaż taki jeden pług śnieżny, odstawmy go tu. Dobra, weźmy może dwa. Teraz i tak jest kwiecień. No i jakieś cysterny stąd, mam nadzieję, że wyjadą. Tak, taką jedną zapraszamy oraz taką drugą. Czy to w ogóle będzie tam miało zasięg? 2 kilometry? No, powinno być. Tak, to jest na zielono. Nawet w tym momencie tu jest jakaś cysterna. Okej, super. A na przykład ścieki? Ścieki mają zasięg, prąd też ma zasięg. Także robimy teraz coś takiego. Po pierwsze, zezwalamy, żeby w ogóle się tutaj ludzie wprowadzali, tylko może wyłączmy tych takich troszkę mniej lojalnych i może zabrońmy się wprowadzać tym bez wykształcenia. Czy ja sobie tego czasami nie ustawiałem tutaj już gdzieś na całe miasto? Tutaj musimy kliknąć w nową hutę, tak? To znaczy my tu mamy takie pytajniki, możliwe, że ja to ustawiałem w stolicy. Zobaczmy, tu też są w sumie jakieś takie pytajniki. Dobra, mniejsza z tym. Niech już się tam po prostu jacyś ludzie wprowadzają. Aha, i w tym momencie wprowadziło ich się 200, a ja jeszcze nawet nie zdążyłem ich zapraszać. Czyli najprawdopodobniej oni mi się po prostu przenieśli z tych innych budynków. Tak, musieliśmy mieć mnóstwo tych, 21 plus bez własnego mieszkania. 1210 takich osób jest. Więc najprawdopodobniej teraz, jak ja wybuduję te wszystkie budynki, to tutaj w ogóle nie będziemy musieli nikogo zapraszać. Po prostu od razu one się zapełnią. Cudownie. No a skoro ten budynek nam się już zapełnił, to teraz oni będą chodzić na ten przystanek i potem gdzieś tam jeździć do huty czy do kopalni węgla. Tym, co się dzieje? Tak naprawdę nic takiego. Mam jeszcze taki pomysł, żeby przyspieszyć te budowy, czyli tak tymczasowo przeprowadzilibyśmy sobie taką drogę tutaj przez tory i dzięki temu możemy zacząć zwozić te materiały już tutaj jakoś w te okolice. W ogóle co wy na to, żeby zawołać też biura budowy z miasta, w sensie ze stolicy, bo obawiam się, że one teraz nic nie robią. No właśnie, oni sobie tutaj stoją, no bo stolica w tym momencie odpoczywa. No a skoro tutaj mamy taką wielką budowę, no to niech oni mi pomogą. Zaznaczamy to wszystko, tamtą drogę, dobra, też możecie pomóc tam, gdzie się da. Dalej, co wy tu jeszcze będziecie potrzebowali? Oczywiście wody i ta nowa huta ma własną wodę, tak? Może tak bym jeszcze sprawdził, nie ma żadnych problemów, tutaj pięknie mamy zapasy, tutaj jest 6 na 10, jeśli chodzi o pracowników, dalej, zapasy są też tutaj. Także możemy się podłączyć do tej sieci, chociaż też chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby na przykład wyjechać tutaj z jakąś osobną rurą. No bo jak tu mi się wprowadzi jeszcze więcej mieszkańców, na przykład zabudujemy sobie ten region, no to te rury mogą być już delikatnie obciążone. No a skoro tutaj mamy takie wyjście, to można by z nim pójść jakoś tu, no i taką osobną rurą tę wodę jakoś tu rozprowadzić. Także co robimy teraz? Pierwszy rozdzielacz wody w tym miejscu, dalej. Gdzieś tu na przykład przy tym skrzyżowaniu, przy tej stacji kolejowej, potem może coś takiego schowamy sobie jakoś w tych okolicach, to znaczy kawałek dalej, żeby to jednak nie było na tej rurze ściekowej. Też dalej możemy pojechać jakoś tędy, no i zrobimy sobie to na przykład obok tej podstacji. W ogóle tędy idzie taka rura na tę strefę śmieciową, ale nie wiem, czy teraz jest sens to przebudowywać, no bo niby to by można wyciąć, podłączyć jakoś tam. No można by, chociaż to tak naprawdę dużo teraz nie zmieni. Teraz to najwięcej zmienią takie podłączenia. Dalej, stąd jedziemy sobie jeszcze jakoś tam, z czym my teraz kolidujemy? A nie, nawet to możemy podłączyć, świetnie. I robimy jeszcze takie podłączenie tędy, tylko tutaj najprawdopodobniej przeszkadza mi ten prąd. Pojedźmy tak i teraz na przykład tak. Podłączyłem sobie te wszystkie rozdzielacze oraz przypisałem to do biur budowy, tylko tak jeszcze myślę na przykład o jednym rozdzielaczu tutaj. Gdybym gdzieś kiedyś chciał tę wodę doprowadzić w te okolice, chociaż z drugiej strony, no tutaj jest rozdzielacz, więc już stąd podjechać jakoś tam, to nie będzie aż takie trudne. Chociaż czy takie trudne będzie postawić tu jakiś rozdzielacz? W ogóle ja to miałem chyba robić inaczej, nie rozdzielacze, tylko pompy. Właśnie, takie przepompownie. Dobra, także jedną taką przepompownię postawię tutaj i te wszystkie rozdzielacze może też pozamieniam sobie teraz na takie pompy.
lampy. To już mamy przebudowane, więc teraz może jeszcze jakieś hydrofornie. Także gdzie ja bym to postawił? Może na przykład jakąś jedną tutaj. Niech coś takiego będzie. Do hydroforni dajemy średnią rurę. No i podłączamy się ścieżką do drogi. Dalej, kolejna hydrofornia, bo ta jaki ma zasięg, no tak naprawdę dosyć dobry. Czyli kolejna mogłaby być dopiero tutaj. Teraz łączymy to sobie jakoś tak. No i może jeszcze jakąś jedną postawimy też, żeby na przykład odciążyć tamte rury po tamtej stronie. Czyli coś takiego, tak, taka rura, no i oczywiście jakaś ścieżka. Patrzyłem jeszcze na to zadowolenie, no i narzekają mi na tę śmierć dziecka, więzienie oraz na przestępczość. No i tak jak patrzę do tego więzienia, to mamy strasznie mało strażników. 6 więźniów, 63 i zobaczcie, znowu tracimy przestępczość, to znaczy zyskujemy, czyli jest źle. Bardzo niedobrze. A czy my już mamy węgiel? No dalej tak naprawdę mało. Dobra, robimy coś takiego. Ten nowy budynek, gdzie mamy 200 mieszkańców, przypisujemy na sztywno do tego przystanku. Jeszcze tak, żeby się upewnić, wyjedziecie do kopalni węgla. Tak, nawet się chyba nie zatrzymujecie pod hutą. Świetnie. Także będziemy mieli więcej tych ludzi i w takim razie jeszcze tutaj do więzienia skierujemy ich więcej, na przykład 30%. Może w tym momencie ograniczymy wymaganą lojalność? Okej, bo mi jakoś bardzo może teraz nie zależy na tej lojalności. Już trudno, straćmy ją, bylebyśmy nie wypuszczali większych przestępców niż wtedy, kiedy przyszli do więzienia. To jest jednak w tym momencie najważniejsze. A czy ja już mogę zobaczyć, jaką wy macie lojalność? Co? No, nawet dosyć dobrą, ładnie. 48, jakieś tam 57, 70 coś. No, jestem zadowolony. Ale na razie i tak bym tej lojalności tutaj nie zwiększał. Poczekajmy, aż będzie więcej strażników, no w sumie już jest. To co, zwiększamy, nie zwiększamy? W sumie i tak ta lojalność teraz tutaj rośnie. Okej, a tutaj minus 5%. Pięknie. Mimo wszystko jeszcze bym to na razie zostawił. Poczekajmy. Teraz wracamy tutaj i w tych okolicach ja będę potrzebował serio dużo pracowników. Także zacznijmy może od jakiegoś przystanku, a może nawet lepiej tutaj postawić jakiś dworzec. Coś takiego na 400. No okej, ma dwa wyjazdy, czy tam wjazd i wyjazd. Chociaż, czy to mi tak pasuje? Nie ma czegoś takiego bardziej prostego. O, właśnie, z takim przejazdem. Tylko, że tu mi się ich mieści 230, na czymś takim 500. Tylko my tu mamy tylko jedno połączenie. W sumie, czy to jedno połączenie to jest jakaś taka wielka wada? Postawimy to po prostu kawałeczek dalej i nie powinno być problemów. Tutaj, żeby sobie ludzie mogli chodzić, to łączymy tak, to łączymy tak. Na razie może asfaltu nie robię, jego sobie zrobimy przed uruchomieniem tego, ale teraz niech mi już to wybudują. Tutaj też. Teraz sklonujmy sobie taki budynek i zacznijmy je stawiać właśnie jakoś w tych rejonach. Czyli jeden taki na przykład pod tym dworcem. Dalej, drugi taki może pod takim delikatnym kątem, żeby to nie było takie wszystko równe. Później jeszcze coś takiego. Dalej, taki budynek gdzieś pod tym stadionem. No i może coś jeszcze tu zmieścimy, tylko właśnie pytanie pod jakim kątem. Może spróbujmy jakoś tak. No i teraz obowiązkowo taki chodniczek tędy. To podłączamy tak, to podłączamy tak. Dalej, jedziemy z tym tutaj prosto i szkoda, że to mi się nie zmieści obok tego stadionu, ale to tak naprawdę możemy sobie na przykład odjechać jakoś w ten sposób, no i dalej pojechać, no nie wiem, może jakoś po tej kratce, jakby to wyglądało, tylko troszeczkę za daleko pojechałem, może usuńmy tego jeszcze więcej i teraz jak to sobie połączymy, no to będzie cudnie. Tutaj robimy tak, dalej, tędy taka ścieżka, tutaj podłączenia, to już mamy, teraz podłączenia jeszcze tu, w jednym oraz drugim budynku zrobione i wypadałoby przejść jeszcze może jakoś tędy, no to co, blok jest pod kątem, więc ścieżka też może być pod kątem. No i pod tym budynkiem podobnie, jedziemy sobie jakoś tak, no i jego sobie tutaj podłączyłem. Stadion oczywiście też łączymy, nawet tutaj w dwóch miejscach. No i trzeba by zrobić jeszcze jakieś przejście na przykład tędy, żeby dało się podejść w te rejony. No to co, jeszcze taki chodnik? Dalej, to łączymy z tym, a tutaj to może nawet by się udało przejść jakoś tak? Udałoby się. No to zadbajmy jeszcze może o jakąś lojalność. Pomnik Czerwonej Gwiazdy, gdzie by się to zmieściło? Tu może. Jak najbardziej stawiamy. Dalej, czy chcemy gdzieś jeszcze taką gwiazdkę? Może tutaj? Okej, niech coś takiego będzie. Dwie takie gwiazdy mamy i co? Może jeszcze gdzieś jakoś po tej stronie? O, pod sklepem. Tutaj sobie zostawiłem miejsce na magazyn. Na szczęście tak. No dobrze, także teraz możemy to jeszcze tu zmieścić.
Poza gwiazdami to weźmy sobie jeszcze taki pomnik, no i jego damy na przykład gdzieś tutaj na wjeździe, powiedzmy pod takim kątem. Dalej, może z drugiej strony podobnie, będziecie wjeżdżali stamtąd, tutaj mamy taką gwiazdę, więc możemy z tego zrobić tak naprawdę takie centrum, czyli oprócz gwiazdy jeszcze taki pomnik. Dalej, co jeszcze? Takie rzeczy też dają lojalność? No okej, ładnie, 6%, no i to by było w takim razie coś większego. Mam na to pewien pomysł. Taką drogą jedziemy jeszcze tędy. Tu sobie zrobimy taki, powiedzmy, park, takie rondo. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przejedźmy tak i gdzie robimy połączenie, tutaj jakoś. No i zobaczmy teraz na to, czy to mi się tu w ogóle jakoś zmieści, tylko najlepiej chyba będzie bez przyciągania. Powiedzmy, że jest to w środku, ustawiamy tak, no i powinno to tutaj pięknie wyglądać. Też może, żebym nie zapomniał, to od razu postawimy sobie parę parkingów dla najbardziej lojalnych. Czyli co, na przykład taki jeden obok tego budynku, dalej, gdzie jeszcze? O, tutaj będą lojalni pracować, w policji. Także wam może damy nawet coś większego, chociaż nie podoba mi się to, że on jest taki przejezdny. Może bardziej taki? No, to by było dobre. Tak, tutaj naprzeciwko. Ale poza tym to raczej trzymałbym się tych mniejszych. Coś takiego na przykład zmieścimy tutaj przy tym budynku, tylko że ja to postawiłem krzywo. Jeszcze raz, czy teraz będzie lepiej? No, zgadza się. No i w ten sposób na dzisiaj zostawiamy tę republikę. Także nasza nowa huta rośnie. Jeśli wam się podobało, koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć.